Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak włączyć tryb nocny w telefonie Huawei. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. Większość telefonów marki Huawei nie posiada trybu nocnego, więc aby posiadać taką funkcję w telefonie, musimy pobrać aplikację, która nam w tym pomoże. No i w tym celu uruchamiamy sklep Play do pobierania aplikacji i w polu wyszukiwania wpisujemy tryb nocny ekranu. Wyświetli wam się lista, my klikamy tutaj w drugą aplikację na tej liście. Link do tej aplikacji oczywiście będzie również w opisie filmu. Pobieracie tę aplikację na telefon i instalujecie. Po instalacji uruchamiamy tą aplikację na telefonie. Ładuje nam się aplikacja, no i ta aplikacja posiada kilka rodzajów trybów nocnych. Mamy tutaj m.in. tryb jasny, tryb średni, bądź też tryb ciemny. I teraz, aby włączyć dany tryb, wystarczy kliknąć daną ikonę, i w tym momencie nakładany jest specjalny filtr na ekran telefonu, który umożliwia nam komfortowe korzystanie w godzinach wieczornych, bądź też nocnych. Możemy również skonfigurować dany tryb nocny, wystarczy przy danym trybie kliknąć ikonę ołówka i tutaj mamy możliwość zmiany koloru tego filtru, który jest nakładany. Możemy również zmienić jego intensywność bądź też przyciemnienie, możemy również zmienić temperaturę barw w danym tutaj filtrze i po tych zmianach wystarczy kliknąć tutaj w prawym dolnym rogu przycisk zapisz. Aplikacja umożliwia nam również automatyczne ustawienie włączenia i wyłączenia trybu nocnego. Wystarczy przy danym trybie kliknąć ikonę tego budzika, i tutaj mamy możliwość ustawienia czasu rozpoczęcia trybu nocnego i czasu zakończenia tego trybu nocnego, i wtedy automatycznie telefon będzie włączał i wyłączał ten tryb. Możemy jeszcze przyporządkować tutaj do danego dnia tygodnia. Po wprowadzeniu zmian klikamy Zapisz. Więc tak wygląda proces ustawienia trybu nocnego w telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!